stojąca, siedząca, a może leżąca. Postawa ma ogromne znaczenie w procesie komunikacji. Warto wiedzieć, kiedy lepiej stać, kiedy lepiej siedzieć i jakie to ma znaczenie dla efektywności naszych spotkań. Zostańcie ze mną i zobaczcie. Dzień dobry, witam Was jak zwykle bardzo gorąco i serdecznie. Postawa ma w komunikacji ogromne znaczenie. Ma znaczenie, ponieważ po pierwsze decyduje o tym, jak będą nas oceniać słuchacze, odbiorcy, widzowie, czyli po prostu inni ludzie. W pozycji stojącej wyglądamy na bardziej pewnych siebie, a więc to się kojarzy z profesjonalizmem i lepszym przygotowaniem merytorycznym. A więc we wszystkich tych sytuacjach, kiedy chcecie dobrze wypaść, na przykład podczas prezentacji na zarządzie, lepiej jest jednak stać, aniżeli siedzieć. Ale powiecie, przecież wiele spotkań jest teraz na siedząco, szczególnie obecnie, kiedy na przykład odbywają się spotkania również online. Przecież nie będziemy jako jedyni z całego zespołu wstawać i mówić na stojąco. Macie rację. Trzeba jednak pamiętać, że postawa stojąca może być ryzykowna. Dlatego, że jeśli zapomnimy trzymać prosty kręgosłup i zaczniemy się garbić, to wtedy będziemy wyglądać na takich małych, przykurczonych ludzików, którzy są nieprofesjonalni, zestresowani i mało pewni siebie, a przecież nie chcemy tak wyglądać. Jest jeszcze jedna rzecz, ze względu na którą postawa ciała ma ogromne znaczenie. To jest jakość naszego głosu. W postawie stojącej, kiedy mamy mocne nogi, kiedy mamy prosty kręgosłup, otwartą klatkę piersiową i tak zwany wolny brzuch, lepiej nam się oddycha, a przez to też lepiej nam się mówi. Nasz głos jest dźwięczniejszy, nasza mowa może być bardziej dynamiczna, i dzięki temu będziemy brzmieć po prostu ciekawiej. Więc w sytuacji, w której chcecie głośno mówić, kiedy chcecie docierać do najdalej siedzącej widowni, wybierajcie postawę stojącą. Natomiast w małych, kameralnych spotkaniach, kiedy akurat siła Waszego głosu nie ma tak dużego znaczenia jak treści merytoryczne, które będziecie przekazywać, spokojnie możecie siedzieć i się nie stresować. I tego niestresowania Wam życzę. Tymczasem pamiętajcie o tym, żeby subskrybować kanał, zostawiajcie pytania, komentarze i oczywiście lajki. I do zobaczenia w kolejnym odcinku.